Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem w ramach statystyki matematycznej chciałam Wam pokazać, jak znaleźć wartość prawdopodobieństwa skumulowanego w rozkładzie normalnym standaryzowanym. Chodzi generalnie o to, że korzystamy z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego, standaryzowanego i jeżeli korzystamy z tablic, które przyjmują wartości dodatnie, to one się zaczynają od wartości 0, aż do wartości niemal 3. Wynika to z tego, że taka standaryzowana wartość z rozkładu normalnego przyjmuje wartości od minus 3 do plus 3. I większych wartości już raczej nie posiadamy. I to prawdopodobieństwo się, każda wartość standaryzowana powinna się zawierać w zakresie od minus 3 do plus 3. Jeżeli na przykład musimy znaleźć wartość dystrybuanty tego skumulowanego prawdopodobieństwa dla na przykład obliczonej wartości zestandaryzowanej U lub Z na poziomie 1,06, to musimy zauważyć, że tutaj w kolumnie mamy w tym momencie część całkowitą i dziesiętną, tak? A tutaj w naszej części zapisanej w kolumnie mamy części setne. I teraz, jeżeli chcemy znaleźć wartość dystrybuanty dla 1,06, to w tym momencie tutaj w tym wierszu mamy 1,0. Tak? Wartość dla konkretnego wiersza, a część setna, czyli 0,06, znajduje się w tym momencie w kolumnie oznaczonej 0,06, a więc elementem, który potrzebujemy, jest w tym momencie element znajdujący się na przecięciu odpowiedniego wiersza i odpowiedniej kolumny. W tym momencie, jeżeli byśmy mieli znaleźć wartość dla 1,09, to w tym momencie zostajemy nadal w wierszu 1,0, a wybieramy wartość dla kolumny oznakowanej 0,09 i na przecięciu się odpowiedniego wiersza i odpowiedniej kolumny mamy w tym momencie wartość poszukiwaną. To, co jest zawsze na przecięciu odpowiedniego wiersza i kolumny, jest to skumulowane prawdopodobieństwo tego, że wartość zestandaryzowana w tym rozkładzie normalnym nie przekroczy 1,09. Czyli można powiedzieć to, że prawdopodobieństwo tego, że nasza zmienna zestandaryzowana nie przekroczy 1,09, to prawdopodobieństwo wynosi 86,2143%. Musimy zauważyć, że jest to rozkład normalny zestandaryzowany, a więc dla wartości on przyjmuje wartości 0 i 1, czyli średnia jest 0, odchylenie jest 1. I w rozkładzie zestandaryzowanym, normalnym, dokładnie połowa, jakby odbicie po lewej stronie jest takie same jak po prawej, czyli rozkład jest symetryczny i dla wartości dodatnich i dla wartości ujemnych mamy dokładnie odbicie lustrzane. Czyli prawdopodobieństwo musimy tak czytać, że dystrybuanta, że raczej zmienna losowa przyjmie wartość mniejsza od zera, wynosi pół. Czyli wartości ujemne, że przyjmie, wynosi połowę i że wartości dodatnie też połowę. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że dla wartości zestandaryzowanych, ale o takich, które mają wartość powyżej 3, musimy przyjąć, że szanse na takie przekroczenie powyżej 3 są bardzo niewielkie, bo niemal na 99% po przecinku nasza wartość zestandaryzowana nie przekroczy wartości 2,99 i tak dalej. Te szanse są na przekroczenie takiej wartości bardzo niewielkie. Niemal prawie 100% wartości takiej zmiennej, zestandaryzowanej nie będą przekraczać nam nawet tych 99% po przecinku. Ja kończę omawianie tego zagadnienia. Było to sposób szukania wartości dystrybuanty rozkładu normalnego.
Jeżeli potrzebujecie, zapraszam do kontaktowania się ze mną drogą mailową, pisząc na zadania@projekty.pl, szukając również mnie na stronie internetowej www.zadania-projekty.pl. Jeżeli potrzebujecie, to zaglądajcie na inne playlisty z innych przedmiotów, nie tylko ze statystyki matematycznej. Udostępniajcie te filmy, komentujcie, lajkujcie, korzystajcie ze wszystkiego, co ja tutaj Wam zostawiam. Pozdrawiam serdecznie i powodzenia. Dziękuję.